Ubranie musi być tak powiązane z sylwetką, z osobowością, z samopoczuciem człowieka, żeby o nim nie myśleć. Detal jest tak intymny i związany z osobą, która tworzy, że tego nie da się już podrobić. Na tym detalu opiera się właściwie to, co jest najbardziej istotne i autorskie. Moim zdaniem trzeba włożyć również pracy takiej osobistej, osobowościowej, związanej z, taką, z takim przekonaniem w środku siebie, żeby mieć do siebie zaufanie, żeby cenić to, co się lubi. Żeby się stale rozwijać. To jest moja siła napędowa. I ja mam taką zawsze ciekawość, co za tym zakrętem jest. To jest dla mnie obłędna ciekawość. Mało tego, to powiem ci, że ja uwielbiam kiksy, bo z tych kiksów wychodzą różne historie, które dają mi nowe myślenie. To jest niezwykle kreatywne. Ja to kocham, dlatego że jak zaczynam, to nigdy nie wiem, gdzie skończę i co się okaże. Ty tu tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Projektantka mody i właścicielka marki Premium. Ekspertka, edukatorka i popularyzatorka mody. Osobowość medialna, autorka tekstów. Od 30 lat prowadzi autorską pracownię, gdzie projektowane są i szyte ubrania na indywidualne zamówienie. Tworzy ubrania spersonalizowane, dostosowane do potrzeb, upodobań, ale i osobowości. Ubrania dodające skrzydeł. Prowadzi profesjonalne kursy sztuki krawieckiej. Autorka wielu kolekcji oraz pokazów mody w kraju i za granicą. Laureatka prestiżowych nagród, m.in. Złotego Wieszaka. Polish Business Women Awards, złotej pentelki, top mody, czy Volvo Fashion. Przed Wami Jola Szala. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Robert. Bardzo dziękuję za zaproszenie i piękne przedstawienie. Z przyjemnością tego posłuchałam. Co nowego u Ciebie? W kwestiach zawodowych rzeczywiście jest to taki moment y, dla mnie dość przełomowy i przyznam, że nadzwyczaj intrygujący, ponieważ. Przemieniam trochę charakter swojej marki, czyli hmm, wydawać by się mogło, że to jest nic, ale dla mnie jest to emocjonalnie dość duże wyzwanie, aczkolwiek jest to mój wybór i to jest fantastyczne, czyli zamierzam edukować. Zostawiam sobie oczywiście szycie miarowe, czyli to, co sobie wypracowałam przez wiele lat, bo to uwielbiam, a poza tym jest to dla mnie rzecz... Nadzwyczaj ważna, bo jest kontakt z kapitalnymi ludźmi. Ja naprawdę mam do czynienia z fajnymi osobami. Przede wszystkim z kobietami, bo jednak gro moich klientek to są kobiety, No, ale w części też z mężczyznami, bo od czasu do czasu jednak szyję również ubrania męskie. Czyli nie chciałabym z tego rezygnować. Ale pomyślałam sobie, że ponieważ to umiem i wiem, jak to należy robić. To zajmę się edukacją. Ja mam w swoim charakterze trochę taką misyjność w sobie i to zauważyłam od dawna. I ta misyjność chyba powoduje, że taki wybór jest dla mnie lekki, ponieważ rzemiosło w Polsce no, przestało istnieć właściwie. No, jest tylko gdzieś tam w bardzo niewielkim stanie, natomiast są ogromne potrzeby. I to, co zamierzam robić, to tak naprawdę zdałam sobie z tego sprawę, że to jest całe moje doświadczenie zawodowe, które mam od tych 30 wspomnianych przez Ciebie lat. Czyli krawiectwo, ale też projektowanie. No wydaje mi się, że też ciekawostką może być to, że staram się, żeby to było przedstawione w takiej idei, która ma absolutnie w sobie takie wielkie znaczenie współczesności, ale to pójdzie dalej, czyli zero waste i redesignu. Czyli powiedzieć, wytłumaczyć to troszeczkę. To znaczy, że trzeba ubrania liftingować, trzeba mieć ograniczoną ilość ubrań. Można to naprawdę zrobić. I jak to zrobić, żeby tak to można mieć? I wydaje mi się, że te przepastne, ogromne szafy, które do tej pory były, przynajmniej u osób świadomych, bo takie są moje spostrzeżenia, sprawiają, że ludzie już nie chcą kupować ogromnych ilości ubrań, tylko, tylko chcą coś z nimi robić. To jest bardzo fajny trend. A ponieważ on jest bardzo wpisany w moją markę od wielu lat, zanim o tym się w ogóle mówiło, to sobie pomyślałam, że swoją wiedzę wykorzystam do tego. Mm -hmm. A powiedz mi, gdzie można śledzić to, co robisz, czy co, to, co będzie się pojawiało w internecie? Myślę, że tak, że przede wszystkim w internecie, tak, już są, wiesz, zrobione i filmiki mhm. różnego rodzaju i takie zajawki, które będą tłumaczyć i też zachęcać osoby, które będą miały ochotę mhm. wziąć udział w tych kursach. Także tak, przede wszystkim tak. No, można też się ze mną kontaktować, jeśli ktoś mhm. będzie miał ochotę, ja to dokładnie wytłumaczę. Czyli co? przede wszystkim strona internetowa o adresie? Nie strona inter internetowa, mm -hmm. raczej Facebook mm -hmm. oraz, y, oraz Instagram. Instagram, mm -hmm. Czyli szukamy na Facebooku Lola tak, Szala. informacji, tak. Ale na Instagramie. być może nawet, nawet na pewno tak. Będzie, że, że będzie temu poświęcona taka, szczególnie strona, mm -hmm. na której będą opisy. Ale to już za jakiś czas, ale mm -hmm. krótki czas, bo to już się dzieje. To już właściwie jest. No to fantastycznie. Okej, okay, powiedz mi, bo dzisiaj marka premium już, jakiś czas temu galeria ubioru czad, ale skąd Jola Szala w ogóle wzięła się w świecie mody? Jakie były. No Początki właśnie, tego wszystkiego. No, no, no właśnie, ja się parę razy zastanawiałam nad tym, bo takie też pytania miałam, ale sama sobie zadaję te pytania. Jedyną taką sensowną odpowiedzią, która mm, trzyma się ziemi, że tak powiem, jest fakt, że moja babcia, z którą byłam bardzo związana, yy, szyła. Może nie mogę powiedzieć, że była krawcową, ale miała wielką umiejętność szycia. I ja podpatrywałam i. Mówiąc szczerze, w wieku 12 lat zaprojektowałam sobie pierwszą sukienkę, którą mam w głowie, ale nie tylko ja, bo moje koleżanki z najmłodszych lat do tej pory ją pamiętają, tę sukienkę. I pamiętam babcię, która bez żadnego sprzeciwu tę sukienkę uszyła, na co moja mama mówiła: Ale to są jakieś fanaberie i może nie warto temu się podporządkowywać. Babcia na to zareagowała, że nie, że nie wolno jakby blokować mi tych moich nie wiem, cech, zalet, wartości. I bardzo jestem jej wdzięczna, bo to myślę, że mu, może być punkt zwrotny w tym, że ja kiedyś się tym zajęłam. I też sobie tak myślę, no powiedzmy bardziej filozoficznie, że. Mm, Doty... No, ja, ja miałam to szczęście, ale powiedzmy, ile osób nie ma, nie ma takiego szczęścia. Czyli na przykład depcze się ich tą pasję we, wczesnym, yy, we wczesnych latach. No właśnie, fanaberie. Fanaberie, niedocenienie, tak. takie dziecięce, jakieś tam historie. A to naprawdę no, gdzieś od czegoś się zaczyna. I myślę, że u mnie się właśnie od tego to zaczęło, że moja babcia, że tak powiem, stanęła po mojej stronie. No i tak. I to myślę, że to jest główny, główny powód tego. A później przychodziły różne historie. Ja byłam bardzo związana z teatrem, zawsze z teatrami w ogóle. Więc myślę, że stąd były też różne inspiracje związane z moimi rzeczami, z moimi ubraniami, z moimi projektami. Co mam na myśli? Na myśli mam to... Że w mojej, w mojej marce zawsze największą rolę odgrywa detal, bo ja projektuję ubrania bardzo klasyczne. Natomiast detal jest takim moim wyróżnikiem i opowiem historię, która może się Państwu spodobać. Mam kontakt zawodowy, ale też nie, nie, nie tylko zawodowy, bo się przyjaźnie. Z państwem y, Maksymiukami. I też im robi ubrania, szyjemy. Kiedyś miałam takie spotkanie y, u nich w domu, kiedy Jerzy Maksymiuk spytał mnie właśnie o ten detal. I on wtedy porównał mój detal do swojego detalu w kompozycji, mm -hmm. bo on również oprócz tego, że dyryguje, jest kompozytorem. I powiedział, że rzeczywiście na tym detalu opiera się właściwie to, co jest najbardziej istotne i autorskie. I przyznam, że później zadzwonił do mnie, jak ja już byłam u siebie w domu i powiedział, że długo się zastanawiał, jaką mowę wygłosić, bo on wtedy był przed odebraniem honoris causa w białym stoku. I mówi, że otworzyła mu się klapka, że właśnie powiedzieć o tym detalu, że detal jest nie do podrobienia, że detal jest tak intymny i związany z osobą, która tworzy że tego nie da się już podrobić, że, że na tej podstawie odbiorcy mm, rozpoznają twórcę. Identyfikują go tak w ten sposób. I to było też dla mnie bardzo ciekawe, no bo nigdy bym nie pomyślała, że powiedzmy ubiór można porównać do kompozycji. Okazuje się, że wszystko, co jest twórcze, ma swój wspólny mm. mianownik. Wrócę jeszcze do tej twojej pierwszej sukienki, którą ci babcia uszyła. Pamiętasz to uczucie, kiedy ona powstawała, co, co to było? Jak byś to mogła opisać? Pamiętasz to? Pamiętam w ogóle właśnie bardzo pamiętam. Znaczy, myślę, że. Bo pierwsze, jak mi to o tym o to zapytałeś, cudnie, bo nie zdawałam sobie z tego sprawy, to sobie pomyślałam duma i zadowolenie. To są takie dwa odczucia, które mi przychodzą do głowy. Czyli duma, że coś zrobiłam samodzielnie, że to wymyśliłam, a to jak na owe czasy nie było oczywiste, bo to była taka rzecz. Która była dość, powiedziałabym, nowatorska. Zresztą, jak później nosiłam tę sukienkę, to wszyscy na nią zwracali uwagę. Aczkolwiek ona nie miała w sobie niczego, co by było na przykład niestosowne. Ona była bardzo stosowną rzeczą, ale myślę, że, 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 że po prostu mogę powiedzieć, że była inna przez właśnie i przez DETA. I to jest mhm. też, mogę powiedzieć, bo ona miała taką obrożę, powiedzmy, z tkaniny zrobioną na szyję i właściwie do prostej sukienki była taka obroża, która była ażurowa, wszystko było zrobione z materiału, bardzo misternie wycięte i to było wyróżnikiem. No mówimy o czasach dawnych, gdzie... Zdecydowanie dawniejszych niż teraz, gdzie no, słabo było z różnymi rzeczami w Polsce. Więc, więc myślę, no, do tej pory niektóre koleżanki mi mówią, że pamiętają to, a, a ja miałam 12 lat, więc miałyśmy naprawdę sporo czasu, żeby o tym na przykład zapomnieć, a no, okazuje tak. się, że one nie zapominają. Czyli musiało być w niej coś innego. Myślę, że to jest fajne, że takie rzeczy zostają w pamięci. No, ale babcia też się musiała postarać przy realizacji. Tak, nie razem się starałyśmy znaczy, ja, ja powiedzmy to, no nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś yy, zbyt dumnie, ale tak trochę nadzorowałam tego, babcia mnie zresztą o to pytała, czy to ma być hmm. tu, czy przeszycie ma być tam, czy ta długość ma być taka, absolutnie była wykonawczynią tego, o co ją prosiłam, i tego mojego projektu powiem szumnie. A dzisiaj jak powstają twoje najnowsze rzeczy, to nadal jest to samo. Wiesz, że mogę powiedzieć, że tak. To znaczy mam od czasu do czasu i na tym polega moje szczęście, takie zamówienia które są bardzo personalnymi zamówieniami. Bardzo różnie, różnie to wygląda, albo są, no bo wiadomo, że czasem klienci potrzebują określonych ubrań i szyjemy określone ubrania, no bo od tego jesteśmy, jesteśmy firmą usługową. Ale zdarzają się też takie zamówienia, które, tak jak wspomniałam, są spełnieniem marzeń. I ostatnio na przykład miałam taką historię, że przyszedł do mnie młody mężczyzna, który był bardzo zdziwiony, bo mówił, że on w całej Polsce szukał Osoby, która mu uszyje i zaprojektuje płaszcz. On wiedział bardzo dokładnie, jaki ten płaszcz miał być, ale w takiej wyobraźni, ale oczywiście trzeba było to przełożyć na konkretny projekt, no i, a przede wszystkim na uszycie. No i to powiem, bo to jest ciekawostka. Wysoki mężczyzna, postawny, w związku z tym to ubranie wyglądało na nim bardzo spektakularnie. Płaszcz był z bardzo dobrej wełny czarnej. Podszewka była czerwona, wykończenia klap, bo on też był klasyczny, wykończenia klap oraz kołnierza były złote i guziki były złote. Przyznam, że pierwszy raz, bo to nie było ani kostium, on po prostu sobie wymyślił, że taki płaszcz. Widział siebie w tym po prostu. Tak, chcę taki mieć. No i okej, okay, jeśli chcę. I on powiedział, że szukał poza Lublinem miejsc, a tak naprawdę znalazł i dopiero jestem pierwszą osobą, która się zgodziła mu, żeby w ogóle się zabrać za, za ten jego projekt, bo on konstrukcyjnie oraz krawiecko był dość wymagający. Ja jak mówię, to się wydaje, że to jest proste, ale no nie było to takie do końca proste. No, i zajechał w cylindrze na rowerze, bo okazało się, że on szukał płaszcza do cylindra. Aha. No więc takie zamówienia są oczywiście no, bardzo rzadkie, bo przede wszystkim ziemi się trzymamy i wiadomo, że ludzie potrzebują ubrań, w których czują się swobodnie, według swojego gustu. I do pracy, i po pracy, i na wyjścia, chociaż przyznam, że ja jestem gdzieś umieszczona na takiej półce, że robię ubrania wyłącznie na no powiedzmy szumne, czyli na większe wyjścia. A to jest nieprawda, bo tych większych wyjść nie jest aż tak dużo, szczególnie w dzisiejszych czasach. I się robi ubrania, które są rzeczywiście indywidualne, ale powiedziałabym bardziej przyziemne. A powiedz mi, czy z taką umiejętnością, z talentem takim do tworzenia, do projektowania ubrań to trzeba się urodzić, czy może da się to jakoś nauczyć? Wiesz, według zasad i teorii mówi się, że każdy ma te talenty. No, myślę, że ja mam rzeczywiście taki talent do tego. Mam taką lekkość, szybko widzę. Ale największą zaletą, myślę, którą sobie w sobie mam, ale na pewno ją w pewnym sensie musiałam. Może nie wypracować, ale dopracować, to jest kontakt z ludźmi, mhm. że to miało później taką miarę dość szeroką, czyli bo ja, tak jak mówiłam, pracuję z indywidualnymi klientami, w związku z tym rozmowy, które są między nami, no to bywają bardzo różne, oczywiście od takich, gdzie istnieje tylko zamówienie i bardzo jest to naturalne i w takiej formie zwyczajnej, że tak powiem, usługowej, ale bywają też takie spotkania, gdzie te osoby traktują zarówno mnie, jak i moją pracę jako coś czy kogoś, z kim mogą przegadać, pogadać, a czasem nawet się mocno otworzyć. Normalnie w sztuce to jest relacja między autorem, twórcą i dziełem, prawda? A potem, jak już jest to dzieło, to jest niejako odrębna relacja między dziełem a jego odbiorcą. Mm -hmm. A w tym, co robisz, jest jeszcze trzecia relacja, czyli jest relacja między twórcą, czyli tobą, i twoim tym odbiorcą. Mm -hmm. I, i jak, jak to jest poukładane w ogóle u Ciebie? Ha, jak to jest poukładane. Przyznam, że mówimy teraz o tej specyficznej sytuacji, mhm. prawda? Nie o tej, że ktoś przychodzi, zamawia i sobie wychodzi, mhm. ale mówimy o tym, różne są powody, dla których ludzie do mnie dzwonią i się ze mną umawiają. I tutaj będę jednak mówiła o kobietach, bo właściwie mogę powiedzieć, że w 100% dotyczy to kobiet. Mam klientki, które przyjeżdżają z różnych części Polski, ale nie tylko Polski. Oczywiście te, które przyjeżdżają z daleka, zwykle łączą sobie ten pobyt z innymi przyjemnościami. Są osoby, które na przykład przyjeżdżają co roku, od kilku lat tak jest i są albo w Kazimierzu, albo w Nałęczowie, tam sobie mają swój pobyt. No? Wchłaniają aurę. Tak i przyjeżdżają do mnie i to jest taki łączony pobyt. I to, o co mnie pytałeś. Często przyjeżdżają kobiety, które są, hmm, jakby to powiedzieć, no powiem, na zakręcie własnego życia. To jest dość częste u mnie. Ja nawet się zastanawiałam, dlaczego aż tak częste. Ja to wyczuwam dość płynnie i bez żadnych zaburzeń, że tak powiem. Kobiety albo zmieniają pracę, albo. No nie chcę powiedzieć, zmieniają partnerów albo na przykład są zostawione przez partnerów albo one zostawiają partnerów, są różne sytuacje życiowe i, I to jest impuls do zmiany z siebie i zmiany wizerunku. I one doskonale zdają sobie sprawę i wiedzą, że ubiór ma ogromne znaczenie. Naprawdę, bo ten ubiór ma ogromne znaczenie i ja do tego podchodzę. To, to, to nie chodzi o żaden patos, tylko ubranie jakby trzyma człowieka, trzyma tą kobietę. Jeżeli kobieta jest dobrze ubrana, to ona się czuje pewniej, ona się czuje pewniej siebie. Powiem też taki przykład, może wrócę do tego, ale dam taki przykład. Przyszedł nie, też nie tak dawno do mnie klient, który jest jednym z dyrektorów banku i potrzebował kilka ubrań i w trakcie tej rozmowy okazało się, że on dziś słuchał rozmowy ze mną, gdzie ja mówiłam właśnie o tej indywidualnej potrzebie ubrań albo nawet może znaczeniu bardziej niż potrzebie, bo jeden ma, drugi nie ma, ale ale znaczeniu ubrań. On mówi, że tak jak ja to mówiłam, to on trochę do niego do, docierało, ale nie do końca to rozumiał. Natomiast był świadkiem czegoś takiego, że był na jakimś kursie bankowym i mówi, zauważył, że jak wyszła czwarta osoba, były to wszystko kobiety i y, mówiła, czyli no nie wiem, szkoliła właśnie, to on mówi, że już Zaczął mieć w głowie taki galimatias. Mówi, wszystko mu się, wszystko mu się mieszało, zlewało w, zlewało w jedność. I nagle wyszła kobieta, która była kompletnie inaczej ubrana. On mówi bardzo stosownie, ale inaczej. I on mówi, że wszystko pamięta, co ona mhm. powiedziała. Więc właśnie na tym polega też magia ubrania, bo w ubraniach indywidualnych jest magia. I ja zawsze mówię: wcale nie musi być dużo ubrań, wcale nie muszą to być ubrania bardzo wymyślone. I ta moje indywidualne podejście do klienta jest takie, że ja nigdy w życiu nie zaprojektuję czy nie zaproponuję nawet ubrania, które nie ma relacji z osobą. Mm -hmm. To musi być absolutnie relacja, bo szycie ubrań na miarę to nie jest tylko sylwetka, że to pasuje. To nie jest tylko proporcja, która ma ogromne znaczenie w postrzeganiu y, osoby, ale to jest również osobowość, a może powiedziałabym przede wszystkim osobowość. Mm -hmm. Bo przecież osoba, która. Powiedzmy, jest sportowa, ma no, taki sportowy sposób działania i życia, no nie ubierze się w falbany, nie ubierze się w ubrania stylu boho, bo będzie się w tym czuła źle i będzie się czuła przebrana. Ubranie nie może przebierać, ubranie musi ubierać. Mhm. No właśnie. Idziemy trochę do takiego tematu, który mam zapisany, czyli to, że indywidualnie projektowane ubrania. Są w pewnym sensie wyrazem kreatywności tej osoby, która je nosi. W Twoim wydaniu, oczywiście, tak? bo rozumiem, że one powstają w pewnej współpracy. Tak, tak. Mm. To znaczy tak bywa, ale tak nie musi być. To znaczy, są dwie, dwa, jakby dwa rodzaje klientek czy klientów. No, mówimy dalej o klientkach, bo to jest jednak zdecydowana większość. Są klientki, które przychodzą i mówią, uwielbiam takie kolory i chciałabym coś zrobić, bo mi jest potrzebne tu, tu i tam. I ja to robię, ale tu wkładam w to myśl projektancką, bo tu już najczęściej się tego nie umie i nie wiem, bo każdy się zna na swoim. Mm -hmm. W związku z tym ja pokazuję jest dość prosto, dlatego, że ja jestem konkretna w tym, co robię, ale też mam taką umiejętność, bo sobie ją wypracowałam, pokazywanie upinania tkaniny na sylwetce, jak to mniej więcej w konsekwencji będzie wyglądało. I to ma naprawdę bardzo ważne znaczenie dla odbioru, bo najczęściej kobiety są wtedy już pewne. One mhm. mają już zaufanie i wiedzą, że będzie OK. No ale to jest jedna grupa, druga grupa też jest taka, że ale to już jest grupa, że tak powiem zaawansowanej naszej pracy, czyli długo ze sobą współpracujemy i mówi, wiesz, co potrzebne mi jest, mniej więcej uszy mi to coś i one mi nie mówią. Ja już znam kolory. Oczywiście rzadko mi się zdarza, a nawet nie chcę, żeby tak było, że nic na ten temat nie wiedzą, mhm. ale na przykład jak ktoś jest poza Lublina, no to wysyłam zdjęcia albo filmiki materiałów, pokazuję jak ten materiał się zachowuje. No i, i, i w taki sposób to, to powstaje. Także, że to jest bardzo, bardzo różnie. Mhm. Mówisz, że w zasadzie twoja twórczość kręci się wokół idei kobiecości. Tak, prawda? tak mogę powiedzieć. Że czytałem gdzieś, że powiedziałaś nawet, że spaja to, to, to twoją twórczość, spaja ta idea kobiecości. Mhm. Co to znaczy? Że kobieta, która, która rozumie siebie, która rozumie własną osobowość, która jest ze sobą w zgodzie, bo to naprawdę jest bardzo istotne, ona wie jakie ma potrzeby również zewnętrzne, czyli to co ona ma w środku wychodzi na zewnątrz i wtedy to jest jednolite, to jest zgodne z jej osobowością, wtedy to ją wyraża, właśnie wtedy jest ubrana, a nie przebrana. I na tym polega też magia właśnie tego krawiectwa indywidualnego szycia na miarę, że wszystko ze sobą współgra. I tam nie ma czegoś takiego, że koleżanka widziała. Ja sobie muszę to uszyć, bo koleżanka widziała. Koleżanka ma zupełnie inne ubrania, bo ma inny styl. Nie znaczy to, że ta osoba ma ją powielać. Oczywiście to się tak dzieje i to się może tak dzieje przede wszystkim, ale mówię o swoich klientkach, mhm. że jednak moje klientki są kobietami świadomymi i... I wiedzą o tym, że ja wyciągnę. Czasem, jak one nawet tego nie wiedzą, to ja wyciągnę z nich różne rzeczy. I naprawdę, jak ja mówię w mojej pracowni, to są czasami odkrycia Ameryki. Dzieją się rzeczy naprawdę nadzwyczajne. Łącznie z tym, że czasami kobiety się nadzwyczaj wzruszają, mhm. bo na przykład siebie widzą w całości albo widzą siebie w sukienkach, których rzadka, albo nigdy nie nosiły. Naprawdę, że dzieją się rzeczy, które są nadzwyczaj intymne. Dzieją się również. Nie mogę powiedzieć, że zawsze, ale czasem się dzieją. Podchodzisz empatycznie do mody. Ja nie znam się na modzie za bardzo, ale wydaje mi się, że to. Dość rzadkie podejście dzisiaj. Podchodzę empatycznie, ale wiesz co, tutaj to jest prawda. Ja wyczuwam ludzi bardzo. Myślę, że lata mojej pracy spowodowały rozbudzenie we mnie takiego właśnie, takiej umiejętności. Lubię to u siebie, bo jest to absolutnie zgodne ze mną, ale nie do końca myślę, że w moim przypadku, w mojej pracy w grę wchodzi wielka moda, czy w ogóle moda, dlatego że ja trochę dalej poszłam w tym wszystkim. Moda jest zawsze, mówię, moda jest łatwa. Moda jest taka, że można sobie zajrzeć gdziekolwiek, nie do, do, do dobrego sklepu, do dobrego magazynu yy, i można sobie zobaczyć zestawienie takie, takie. Tutaj mam, nie wiem, w tym sezonie szerokie spodnie albo wąskie spodnie, kolory i tak dalej. Wszystko jest podane jak na tacy. Natomiast to, co ja robię, zupełnie inne. Ja robię coś, co jest związane z indywidualną osobą, czyli z jej osobowością, czyli musimy wspólnie dojść do tego, w czym ona się dobrze czuje. Oczywiście nie może być to kompletnie pozbawione tego luku modnego, no bo to też trochę postarza, to trochę też nas stawia w innych warunkach czasowych. Ale ale przede wszystkim jest to styl. Uzyskanie stylu, żeby ktoś się ubierał według własnego stylu i własnych upodobań, to jest konsekwencją poznania siebie. Mhm. I... No właśnie, bo ktoś może powiedzieć, no ale w ogóle po co projektantce grzebanie się we wnętrzu człowieka? Ja nigdy nie pytam o coś, do czego nie jestem uprawniona. Są czasem głębokie nasze rozmowy, są, ale ja myślę, że w przypadku mojej pracy ja bardziej wyczuwam te potrzeby, wiesz, które. Mhm, czyli jest to taki na poziomie zupełnie. Niepowierzchownym. Nie, to nie jest na poziomie powierzchownym. I też wiesz, nigdy nie jest tak, że. Znaczy, może tak, rzadko jest tak, że ktoś siada i mi mówi o swoich kłopotach, problemach itd. i tak dalej. Wiesz, ja nawet chyba nie chciałabym takiej roli mieć, bo to jest bardzo obciążająca rola, to jest jedno. A dwa, że no wiesz, trochę nie jestem do tego powołana, mam przyjaciółki, mam koleżanki, ale jednak oddzielam tę sprawę, wiesz, zawodową od swojej prywatnej. Z tymi koleżankami, przyjaciółkami oczywiście o różnych sprawach rozmawiamy, natomiast z klientkami bardziej powierzchownie jednak prowadzę te rozmowy. Ale wiesz, no jak to się mówi, ja już jestem wyga i... I po prostu rozumiem to, i czuję to, i, i wiem, i to wiesz, i widzę, słuchaj, mnie wystarczy, jak ktoś włoży, kobieta włoży ubranie ode mnie, jak ona stoi. Ja w jednej sekundzie widzę, czy to ubranie jej doskwiera, czy ją uwiera, czy ona się czuje w tym jak w drugiej skórze. Ubranie musi być. Odpowiednie ubranie, żeby ona się czuła jak w, dużej, jak w drugiej skórze. No czyli właśnie ubrana, a nie przebrana. Tak jest. To właśnie I, cały czas do tego i, zmierzam w swojej pracy. Jak, jak to poznać, że ktoś jest. Ubrany, a nie przebrany. W sensie takim, nie wiem, odczucia bardziej. Ale to mówisz o mnie, o moim... Na, na przykład yy... ciebie, tak. Wiesz co, ja do końca na, na, na pierwszy rzut oka nie jestem w stanie tego poznać. No. A jak może poznać właśnie osoba, która się ubiera? Na przykład, jak u siebie to poznać, czy ja jestem ubrany, czy przebrany? Mhm. Wiesz co, ja myślę, że ubranie ma coś do... Że ubranie m, musi być tak powiązane z sylwetką, z osobowością, z samopoczuciem człowieka, żeby o nim nie myśleć. Ja mam też taką teorię i to jest moja obserwacja. Samo, zwróć uwagę, pewnie nieraz to widziałeś, jak kobieta powiedzmy wkłada w suknię jakąś tam wyjątkową czy sukienkę, no, żeby już tak nie zbyt gór, górnolotnie i ciągle coś sobie robi, tak. dotyka poprawia, sprawdza dekol. No to to, to, jest to właśnie, już jest coś nie tak poszło. To jest coś nie tak. To nie jest ubranie, w którym ona się świetnie czuje. Ja uważam, że ubranie takie, które jest adekwatne do danej osoby to jest takie, że wkładasz ubranie i zapominasz, że jesteś ubrana czy ubrany. Po prostu tak się świetnie w tym czuje, bo są inne sytuacje, w których uczestniczy, że nie tam się przyglądać, czy, czy wiesz, dekolt w prawo poszedł, czy w lewo, bo jeżeli człowiek ma odpowiednio dobrane ubranie, to nigdy dekolt się nie zmieni swojej pozycji. On musi być na swoim miejscu. A jak nawet zmieni, to się tym nie przejmuje, bo ma na przykład w osobowości nonszalancję i sobie myśla, co tam, niech się przesuwa. Natomiast osoba, która jest perfekcyjna, nigdy do tego nie dopuści. Właśnie to są takie różnice między naszymi cechami, ludzkimi cechami osobowości. No właśnie kobiety kobiety, ale też i dla mężczyzn też szyjesz. Tak. i y, ta współpraca przebiega inaczej, trudniej dla Ciebie? Nie, nie trudniej, zupełnie inaczej, ale nie mogę powiedzieć, że trudniej mężczyźni są łatwiejsi, że tak powiem we współpracy, ponieważ oni najczęściej chcą załatwić sprawę mieć to z głowy. Bo im ubranie jest potrzebne. No tak jak wspomniany właśnie maestro Maksymiuk. No wiadomo, że ja, muszę, ja, ja mu robię, robiłam ubrania, które są zarówno do pracy potrzebne, czyli do dyrygowania, więc wiadomo, że muszą być wygodne. Jak podnosi i dyryguje, podnosi ręce i dyryguje, no to wiadomo, że to, nie, to, to, to jest milion rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Na ubranie może się się unosić do góry, a wiemy, że on we frakach nie dyryguje. On dyryguje w ubraniach, no, które kompletnie odchodzą od sztampy dyrygenckiej. No teraz może się od czasu do czasu to zdarza. Ale kiedyś, jak on wprowadził taki trend, to się w ogóle nie zdarzyło. On był eventem w ogóle, żeby, żeby w taki sposób. Ale ponieważ jest to silna osobowość, jest to w ogóle osobowość, to on sobie może pozwolić na wiele rzeczy, więc hmm. i może sobie nawet lansować swój własny styl wizualny na scenie, która jest czasem bardzo taka kategoryczna. Tak. No więc wracając do niego, no jej po prostu należy wygodne ubranie mu uszyć, ale też zgodne z jego. E, estetyką, to nie jest takie, o. No właśnie, przychodzi do ciebie na przykład taki modowy analfabeta jak ja i mój Pani Jolu, Pani mnie coś uszyje. Co się dzieje dalej? Wiesz, zwykle ludzie, którzy przychodzą, wiedzą, czy im potrzeba jest koszule, czy im potrzebne mhm. są całe zestawy ubrań, czy marynarka. Mogą tylko powiedzieć, że chcieliby coś bardziej oryginalnego. I ja wtedy pytam. Ja na przykład ostatnio miałam taką, teraz mi się przypomniało, sytuację przyszedł do mnie mój znajomy z takich dawnych lat, który powiedział do mnie: przyszedłem do ciebie, ponieważ wiem, że mi to zrobisz najlepiej, jak umiesz. A ja spełniam swoje marzenia. Zacząłem się, mówimy o człowieku, który jest już dojrzałym mężczyzną. Uczę się grać na gitarze i postawiłem sobie y, znak, że, równo za rok, będę miał koncert rockowy chcę, żebyś mi uszyła ubranie na ten koncert rockowy. No więc go pytam, mniej więcej to, co to ma być. A on mówi, wiesz co, jeszcze nie wiem, ale liczę na to, że ty mi to zrobisz dobrze i mi podpowiesz. No i co to będzie? To będzie fajny taki dłuższy, dłuższy no nie wiem jak to nazwać, taki fifrak dłuższy. Ja go wtedy pytam, ja mhm. mówię, ale o kolor go na przykład mhm. pytam. Chciałbym. I on wydaje mu się, że on tak, przyszedł tabula rasa, Natomiast w trakcie rozmowy okazuje się, że ci ludzie wszystko wiedzą. No bo ja mówię, chcesz czernię? Nie, nie, ja za czernią nie przepadam. Czyli już to wie. No to co lubisz? No wiesz co, może jakiś niebieski, a może coś takiego z żeby było. Ja mówię, ale z czerwienią, żeby było w całości czy w detalu? No wiesz co, w detalu i tak dalej, i tak dalej. Czyli ludzie wiedzą, tylko po prostu musi być odpowiednia osoba, która im... Zwerbalizuje. Tak, to. zwerbalizuje, która im podpowie, która się na tym zna. I ja po prostu, ja nigdy nie narzucam. Ja po prostu nie lubię sytuacji takiej, że ktoś by przyszedł, ja wiem, dobra, to ja wszystko wiem, zrobię ci taki, taki, ty w tym masz być. Nie, to to w ogóle tak nie działa. Ja tak nigdy w życiu tak nie robię, aczkolwiek niektórzy mają takie mniemanie i taki pogląd na temat pracy projektantów, że to jest dyktat. Że projektant po prostu czy projektantka koniecznie taki, nie wiem, jak pracują inni, może tak pracują, skąd się to wzięło? Ja tak nie pracuję, ale drugi mit, z którym ja się bardzo często mierzę, to jest też taki, a propos tego, o czym mówisz, że na przykład jestem gdziekolwiek w swoim towa w jakimś towarzystwie, i koleżanka, czy znajoma, czy nieznajoma podchodzi do mnie i mówi: Och, słuchaj, ja tak marzę, żeby sobie u ciebie ubr zrobić ubranie. Ja mówię, to zapraszam do pracowni. No nie, no, ale ja nie mogę, ja, ja, ja nie czułabym się tak dobrze w takich ubraniach, jak ty je nosisz. I ja w tym momencie jestem strasznie zdziwiona, bo przecież dlaczego miałaby nosić takie ubrania, jak ja noszę? No, nosiłaby ubrania takie, jak ona by sobie życzyła. I tu jest właśnie takie. Myślę, że ludzie mają duży problem. Z pomyśleniem, że, że jeżeli ja projektuję ubrania, to ją nie ubiorę tak, jak ubieram siebie, czy kogoś, kogo ona na przykład zna. No właśnie, to ten. <grym i> y, mamy w, w głowie ten dyktat, właśnie, <grym i> że, tak jak mówiłaś, że, że projektant to zaprojektował i, i wręcz nam mówi, no dobra, to możesz nosić, ale tylko z takimi butami albo z takim <grym i> paskiem, a jak nie, to już ja się nie zgadzam. No, <grym i> no, no, że to jest jakaś przesada już i, i ekstremu. Nie ale... wiesz, to jest przesada, i, i uważam, że to są bardzo, 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 bardzo złe wzory. To po prostu ja teraz już się trochę to zmieniło, ale był taki czas, pewnie pamiętasz, że kilku znanych projektantów, al w ogóle też nie projektantów, ale ludzi, którzy są z tej sfery celebryckiej siadało i w sposób absolutnie dla mnie nie do przyjęcia oceniało bardzo często, rygorystycznie, ale niegrzecznie. Jechali osoby... po kimś. Jechali po po, po kimś. Nie, nie bójmy się tego słowa. Po prostu ja byłam w szoku. Mówiąc szczerze, dwukrotnie miałam zaproszenie, żebym wziąć udział w takim roście. Niech tak będzie. Natomiast nigdy się na to nie zgodziłam, ponieważ to nie jest ani mój sposób myślenia, ani mój sposób widzenia człowieka. I uważam, że to było tylko chodziło o oglądalność, bo ta oglądalność rzeczywiście tych programów była i niektórzy ludzie dzięki temu poszli bardzo w górę, ale to nie jest mój sposób na pracę ani jak, na życie. Jak rzucanie lwom na pożarcie tak, miał malże tak, trochę takie tak. rzeczy, no niestety. No ale cóż, wielkie media tak działają. Tak, tak działają i rządzą się swoimi prawami, gdzie nie musimy się mhm. z tym zgadzać przecież. Mhm. Wracając trochę do twojego stylu, o którym też wspominałaś, jak on ewoluował na przestrzeni tych ale mówisz paru o lat. stylu. Twoim stylu pracy. Jak, jak ty do tego pracy. podchodzisz? Jak, mm -hmm. jak, może jakieś są ważne etapy, które miałaś? Mm -hmm. Jakieś wydarzenia, które ukształtowały to, kim jesteś dzisiaj? Jak do tego doszło? Powiem tak. Od razu zadajesz mi to pytanie i ustawia mi się w głowie taka pewna myśl. Myślę, że jak byłam w ogóle młodą bardzo osobą, to oczywiście musiałam się swojego stylu nauczyć, a może inaczej. Nie, nie tyle nauczyć, co go stworzyć. Mhm. Wykreować. Wykreować. I wiadomo, że chyba no, każdy, kto jest związany z jakąkolwiek twórczością, ma podobnie, bez względu na dziedzinę. Podam taki, podam taki przykład. Kilka lat temu byłam zaproszona na bardzo na prestiżowy pokaz. To się nazywało Reef, to było w Gdyni, w Gdańsku różnie. No i tam byli zapraszani projektanci, którzy wspólnie z projektantami od biżuterii z bursztynu tworzyli kolekcje. Bardzo fajna przygoda, bardzo to było naprawdę dobre, dobre ja wiem, dobre pokazy, dobre przedsięwzięcie, bo w ogóle to naprawdę miało sens, bo one były też Tematyczne, trzeba było trochę pomyśleć. Ja właśnie lubię takie rzeczy. I wówczas moja kolekcja, która była kolekcją koronkową, kobiecą bardzo, była jedno, jedną z siedmiu kolekcji zaproszonych tam na ten pokaz. I zauważyłam, ja byłam tam, nie wiem, pod koniec już wychodziłam, bo byłam już taką chyba trochę starszą projektantką, w związku z tym w modzie to tak jest, że na pokazach powiedzmy. Właśnie tak to działa, ta kolejność ma znaczenie, i siedziałam wówczas już na widowni, bo mogłam sobie na to pozwolić, bo kto inny się zajmował modelkami, które wychodziły na scenę, bo to była scena, a nie wybieg. I zauważyłam, że ta muzyka, która jest, jest strasznie taka awangardowa jakaś, nie wiem jak ją nazwać no taka trochę psychodeliczna. Innych, innych projektantów, bo oczywiście projektanci sami dobierają sobie muzykę najczęściej. Ja z, zawsze sobie sama dobierałam muzykę. I wcześniej słyszałam taką rozmowę między projektantami, którzy mówili, że ach, to będzie dla ludzi szok, ach, to będzie szok. Ja zauważyłam, że słowo szok przewijało się, ale to nie tylko w tej sytuacji, ale ta sytuacja dotyczyła też mnie, bardzo. Często I chodziło ludziom o to, zaszokuje publiczność. Na szoku polecę, nie wiem, wyżej dalej, i tak dalej. I nagle wyszła ta moja kolekcja do muzyki McLarena, która była niezwykła, głęboka. Ja już słucham dużo muzyki. Myślę, że mogę powiedzieć, że mam dużą wrażliwość na temat tej muzyki. I jako jedyna z tych wszystkich dostała brawa. Bo ja nie nastawiłam się na szok żaden. No ja my, się... już my tych szoków mamy tyle, tak. że już po prostu nam tak. ludziom, wyłączamy się. ludziom niepotrzebny jest szok. A to, to jest jedna historia związana z tą sytuacją. A druga była taka, że jedna z moich, bo pytałeś mnie o to, ja ciągle odpowiadam ci na to pytanie, jak do tego dochodziłam. A druga sytuacja była taka, że, moja, że jedna, powiedzmy, z moich modelek miała takie długie, koronkowe rękawiczki do jednej z tych sukienek. I one rzeczywiście robiły tam, jak to się mówi, robotę, bo taki był pewien luk w tym z dziurami, fajnie to wyglądało. Po, po tym moim pokazie podeszła do mnie krytyczka mody, znana, i mówi do mnie tak: Słuchaj, kolekcja była rewelacyjna, ale. Ja bym ci podpowiedziała, jak będziesz robiła następnym razem, niech będzie jedna rękawiczka. Bo te dwie to taka symetria, to słabo. No, jesteśmy do, tak jakiś czas temu. Jeszcze, powiedzmy, słucham no, grzecznie, ale też biorę to po węsy. może rzeczywiście może źle zrobiono, że ta jedna byłaby dobra. Robimy, już zbieramy całą kolekcję. Podchodzi do mnie facet i mówi, projektant, Zagraniczny człowiek, który pisał do, do francuskiej pracy, i mówi tak. Pani Jolanto, jak to dobrze, że się tak stało, że pani pokazała, że istnieje symetria w modzie, mm -hmm. że istnieje coś takiego, że nie wszystko musi być takie pokaleczone, jak to on powiedział. I teraz, gdybym tak siedziała, myślę, że dotyczy to wielu osób. Jeden mówi to, drugi mówi skrajnie coś innego. Musimy się sami przekonać, co nam bardziej Pasuje, Bo każdy człowiek będzie miał inne zdanie od no na ten temat. To Aha. jest niezwykle ważne. No ale często takie zwątpienie, które w nas ktoś zasieje, może też nas popchnąć w jakąś, jakieś manowce, prawda? Może, tak jak tutaj. Może. Trzeba, w twoim... wiesz, ja myślę, że trzeba umieć, bo nie znaczy to, że ja w ogóle ludzi nie słucham. Ja bardzo lubię ludzi słuchać, tylko myślę, że podpowiedzi muszą być konstruktywne. Że to nie, i to dotyczy każdej formy, że to nie może być tak, że pani, która nie lubi zielonego, narzuca, innym... narzuca. To Boże kochana, zielona sukienka, no w życiu bym dlaczego ty sobie kupiłaś zieloną sukienkę? Ja bym tego nie włożyła. Owszem, ale ona Wolna lubi dronę. zielone, to sobie wkłada zieloną sukienkę. I właśnie to jest, myślę ważne, żeby oddzielić y, r, takie rzeczowe, konstruktywne podpowiedzi i otrzymywać ten feedback. Od tego, że mamy taki, ani inny gust, bo to są dwie kompletnie różne sprawy. Zupełnie. Czyli krótko mówiąc, pewna pokora posłuchania kogoś, tak. ale też szacunek do własnego głosu. No oczywiście. No bo znowu, jak ja bym. To trudno zak... jest, żeby to. Od... No właśnie, tego się nauczyłam. Hmm. Właśnie o to mnie pytałaś i pytałeś, i ta długa moja wypowiedź yy, chciałam, żeby świadczyła o tym, że tego się musiałam nauczyć. Że na początku miałam dużo więcej wątpliwości. Nie bardzo wiedziałam, taka byłam trochę tu, trochę tam. A teraz myślę, że mam wiesz, po prostu swoją drogę, słucham, ale i tak wybieram to, co jest dla tej drogi najlepsze. No i śmiem twierdzić, że tak się buduje własny styl, prawda? Tak, tak się buduje własny styl. Tak się no bo nie mogę raz to, raz to, raz to, raz tamto. No każdy z nas, ty jak fotografujesz, to też masz swoje. Nie wiem, wzorce własne, osobiste, wypracowane, które lubisz, które oczywiście rozszerzasz, ale no tak, domniemam, że tak jest ale jednak masz swój styl i on jest bardzo przecież rozpoznawalny. Wiadomo, że jak zrobisz zdjęcie, to wiadomo, że to jest Robert Planagal i to jest fantastyczne. Myślę, że na to, w to trzeba włożyć dużo pracy, ale nie tylko twórczej pracy. Moim zdaniem trzeba włożyć również pracy takiej osobistej, osobowościowej, związanej z, taką, z takim przekonaniem w środku siebie, żeby mieć do siebie zaufanie, żeby cenić to, co się lubi, żeby się stale rozwijać. Właśnie, ten rozwój. Hmm. O, to jest właśnie dla mnie ważne. Powiem Ci, że, że, że to jest moja siła napędowa. To jest wielka siła, i ja zauważyłam, że. Teraz jak rezygnuję, znaczy to, co powiedziałam na początku, co mnie pytałeś, czyli przeobrażenie tej mojej marki, czyli szycie na miarę wyłącznie oraz edukacja, bo ja do tej pory robiłam dużo ubrań gotowych, no więc teraz już nie będę tego robiła, bo już po prostu nie starcza mi miejsca, ale z różnych innych powodów też, ale to, to jest nudne, więc nie ma sensu o tym mówić. E, to... No nic nie jest nudne, co mówisz teraz po prostu. Będziemy siedzieć do czwartej chyba. I, i, I ta sytuacja, że zmieniam jakby charakter troszkę tej mojej marki, zauważyłam, że u niektórych bliskich mi ludzi, to oni byli większej panice niż ja. Naprawdę. I oni powiedzą, jak to, ale to, to w ogóle przeobrażenie. Jak, ty to, jak ci mogę pomóc mm -hmm. na przykład? I ja to biorę bardzo serio jako kryzys, tak, tak serio. jako kryzys, ale jako coś, co, co mną zawładnęło chyba w sposób negatywny, że ja z czegoś muszę rezygnować, bo tak, mm -hmm. bo tak wyszło, wypadło, a to, jest, a to jest mój pomysł i moja decyzja. I po prostu to, co ja uważam, że jest rewelacyjne, żeby, żeby być na zakręcie. I ja mam taką zawsze ciekawość, co za tym zakrętem jest. To jest dla mnie obłędna ciekawość. I wtedy, jak ta ciekawość jest, to ja coś czuję w środku. Hmm. I czekam na to, żeby to było, bo to mi z kolei daje napęd do tego, żebym działała. Ale to jest to, 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 to dla mnie jest rewelacyjne, że, że wiesz, ja się nie boję, że będzie coś nowego. Ja lubię zmiany i mm, kiedyś nawet byłam bardziej, nawet nie chcę powiedzieć odważna, bo to, to właśnie kiedyś się zastanawiałam, że ja, nie wiem czy to była do końca odwaga, ja myślę, że ja byłam bardziej taka, wiesz, tak trochę, trochę czasami Arogancka? bezmyślnie no, odważna, wiesz, tak no, jak a teraz o odwagą tak, jest cienka granica no, czasami. Czasem, jak tak mówią. czasem jest takie słowo, ale teraz zapomniałam, wyleciało mi. A odwaga jest fajna, bo wydaje mi się, że odwaga to jest to, nie, co nie znaczy, że ja nie mam wątpliwości jakichś. To w ogóle broń Boża. Ja mam. Brawura, może chciałaś o, brawura. powiedzieć? Tak, tak no bo, jest, bo... chciałam to powiedzieć. Brawura. I odwaga. Wiesz, no bo odwaga nie oznacza braku strachu bynajmniej, no nie, czyli nie, nie, odwaga nie. jest dopiero wtedy, kiedy jest strach. Tak, ja, Bez ja strachu to, nie tak, ma odwagi. Oczywiście. Wiesz, ja na przykład jestem w tej chwili na etapie poszukiwania odpowiedniego miejsca, gdzie chciałabym być. Ja dokładnie wiem, jakie to miejsce ma być. E, I wiesz, i po prostu moja wiara tylko w siebie i wiesz, jakby okoliczności sprzyjające powoduje. Że przeniosę się, ja mam ludzi. Przecież moja praca to są ludzie, to no nie tak. jestem tylko ja i ja muszę o nich dbać ja i o nich, z, z, ale z No i właśnie wracając do tego, ale po prostu wiesz, czujesz, że na razie jestem na takim etapie, że jestem do końca maja, a później będzie lokal jakiś, który mi będzie odpowiadał. Ale przy tej okazji też się różnych rzeczy podowiadywałam, bo na przykład pytam moją ym, panią Krawcową, z którą pracuję już od wielu lat. Widzę, że ona w takim spokoju, całą szyję, szyje, no, ale widzi, bo ja ją oczywiście informuję, ona wszystko wie, no, ona ma prawo wiedzieć. I ja mówię, czy ona nie obawia się tej sytuacji, czy nie jest jej smutna? No, mnie nie, ja się w ogóle nie obawiam, tak wiem, że będzie dobrze. I wiesz, i to jest fajne, no, to jest fajne, że ja sobie wypracowałam. Takie zaufanie, wiesz, u nich, bo to jest też taki rodzaj, no inne jeszcze pracy, bo wiesz, bo praca z klientami to jest jedna rzecz, ale jeszcze jest praca z osobami, z którymi się pracuje. No tak. A, no, to jest, wiesz. Zaplecze. To jest, to jest ważne, żeby... Ty... Słuchaj, to jest bardzo proste. To jest. Proste bardzo pr... jest. To jest... No właśnie. Robert, to jest no. bardzo Słuchaj, proste. Super, to czekaj, ja będę zapisywał, bo <laughs> ludzie książki piszą, doktoraty robią na ten <laughs> ale temat. Ale to jest bardzo proste, to jest podstawowa rzecz, którą należy zrobić, mieć szacunek do tego, co ci ludzie robią, mhm. nic więcej nie trzeba, mówię ci szczerze. Bo wszystko, jak masz szacunek, to wszystko pączkuje, szacunek do ich pracy, nie denerwować się, nie denerwować się że im coś nie wychodzi, bo oni nie robią tego specjalnie, bo ja mówię o normalnych ludziach. No. Ja na przykład wiem o tym, że jak moja krawcowa coś zrobi nie tak, jak trzeba, to ona po prostu bez żadnego problemu do mnie idzie i mówi: Boże, ja to zepsułam, co tu zrobić? Ona wie, że ja to uratuję, że wspólnie siedzimy i ratujemy tą historię, wiesz? A ja mało tego to powiem ci, że ja uwielbiam Kiksy, bo z tych Kiksów wychodzą różne historie, które dają mi nowe myślenie. No dobra, i mam multum takich przykładów, że Kiks powoduje, że ja muszę to jakoś uratować i wiesz, jakby pokazuje też sama przed sobą nową jakość. Ja to lubię. Ale druga historia, o której mówię, to jest właśnie to, że ona się nie boi, wiesz, że ja ją, nie wiem, na nią nakrzyczę. Ja mm -hmm. nie mam prawa na nią krzyczeć. Wiesz, ona jest dorosłą osobą, ona pracuje dla mnie i ze mną i dla siebie oczywiście, ale ja mam, mam moim obowiązkiem jest szanowanie jej w każdej sytuacji i to jest, mówię ci, najprostsze na świecie. Mm -hmm. Pociągnę temat kiksu, o którym mówisz. To jest ciekawe, jakiego słowa użyłaś, bo można powiedzieć, że to porażka. Mm -hmm. Tak, ale jest inny ciężar, jeżeli ktoś powie kiks, mm -hmm. inny ciężar, jeżeli ktoś powie niepowodzenie. Mm -hmm. A jeszcze inny ciężar, jak ktoś powie porażka. No to prawda. To fajnie powiedziałeś. Właśnie. Stąd takie pytanie, to już trochę powiedziałeś, że jak ty to traktujesz? I to jest, to jest że, że lekko to traktujesz w ogóle te niepowodzenia. Tak mi się wydaje. Znaczy, tego, te, tego typu niepowodzenia traktuję lekko, w ogóle nawet powiedziałabym, że mi to sprawia radość, dajcie na to mhm. słowo. Czyli traktujesz to jako pewien, nie wiem, impuls, stopień do rozwoju? Tak, tak to traktuję. Na tej skali mikro, no bo dla mnie to, że jakiś jest błąd w ubraniu, to jest skala mikro, wiesz, to można z tego wyjść bez żadnego problemu. Mhm. Ja mam w tym doświadczenie i w ogóle tego nie traktuję jakoś surowo. No, ale wiesz, no, podobnie jest w życiu. No, jest no właśnie, też... jak z grubszymi sprawami. Z grubszymi sprawami. No na pewno jest trudniej, ale po prostu zdaję sobie sprawę, że każda sytuacja, która jest trudna i ja jej nie zostawiam tak sobie, wiesz. Poza tym ja jestem osobą działania, wiesz, zawsze taka byłam. Chyba mam taką cechę w sobie już urodzeniową, nie mam pojęcia, wiesz, ale mam, mam działanie, że ja. Że ja nie mam czegoś takiego w sobie, że ja nagle zapłaczę, złapię się za głowę i, nie, i niech się dzieje, wiesz. Myślę, że to bardzo też różnie bywa też w stosunku do osób znajomych, bo na przykład, jeżeli ktoś mnie prosi o pomoc jakąś, czy wsparcie jakieś, to wiesz, to ja. Przed sekundę mogę się pobyć z, tą, z tym człowiekiem i na przykład wiesz, przegadać i pogłaskać go, czy metaforycznie, czy wręcz po głowie, i ja zaczynam działać. Bo wydaje mi się, że ta osoba potrzebuje działania i potrzebuje tej pomocy, no, która jest wiesz, no, realną pomocą. Bo siedzenie i płakanie wspólnie, no to nie wiem, może czasem jest to potrzebne, ale ja nie jestem dobrym kumplem do tego. Wiesz, o czym mówię? Ja, ja jestem osobą, która słucha. Słucham uważnie, ale zaczynam działać, żeby mm -hmm. pomóc. A są też takie osoby, które wyłącznie potrzebują e, tak. tego, nie żeby chcą, po Nie chcą porady, tylko chcą, chcą wysłuchania. Chcą tylko wysłuchania, ale takiego miętlenia, bo mm -hmm. jak chcą wysłuchania i sami sobie z tym radzą, to jest wszystko okej, okay. ale czasem są takie, że się dobrze w tej sytuacji czują. Bo ktoś ich się lituje nad nimi, ktoś ich pogłaszcze, mają zaakceptuje uwagę, ich. zaakceptuje. To mhm. ja już to jestem słaba kupela w te, w te klocki. Mhm. Wiesz, to, to już nie. Ja, ja, ja mogę pomagać tak, żeby ta pomoc miała sens. Mhm. Kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziałaś, że lubisz manifestować swoje osiągnięcia poprzez własną pracę. Hmm. Powinnam powiedzieć naprawdę, ale to wiele osób <grym> tak <grym> i mówi. I wiem, i wiem. Bo... Tak, ale tak chyba mogę powiedzieć. Wiesz, ja mam to szczęście wielkie, że moja praca daje mi przeogromną satysfakcję, że moja praca jest. Ja naprawdę idę do pracy, a nie do roboty, wiesz. Po prostu ta moja praca daje mi wielką przyjemność. Oczywiście mam stany, miewam stany, które są stanami słabymi, tak jak każdy człowiek i wtedy, ale jestem tak jak nasorożec, wtedy się chowam, chowam, chowam i jak przejdzie to, to i wiesz, i tak myślę, że moja praca to jest, te moje osiągnięcia to jest właśnie taki, mhm. wiesz, kolejne jakby różne etapy. Ale chcę Ci powiedzieć coś, to jest, już troszkę dotknęliśmy tego tematu poprzednio. Kompletnie inaczej podchodzę na przykład w tej chwili do różnych laurów. Mhm, no właśnie, e, o tym zaraz pogadamy. Niż, niż kiedyś. Wiesz, kiedyś, kiedyś było to dla mnie bardzo ważne, i było to takie, no wiesz, prestiżowe nagroda. No, odebrałam złoty wieszak wspólnie z profesorem religą, co by się wydawało, hmm. że co to co, co ja mam wspólnego z profesorem religą, ale to było za styli i tak dalej. No więc się razem w tej, że tak powiem, normie zmieściliśmy. Później tam inne nagrody, no i tam pokazy prestiżowe, takie śmaki. I wiesz, to jest bardzo fajne, ale ja to traktuję jako przystanki takie w życiu. Wiesz, ja się na tym nie zawieszam. To nie znaczy to, że ja, że ja wiesz, jakaś coś, nie wiem, wokół mnie jakaś nadzwyczajna aura się pokazuje. W ogóle tego Klękajcie nie mam. Klękajcie Nie, no. fajnie. <laughs> Ktoś uznał, że ja na to zasłużyłam, ktoś mi chciał to wręczyć, to jest to bardzo miłe. To nie to, że ja to lekceważę, ja to doceniam, ale nie przykładam do tego jakiejś nadmiernej roli wiesz, i wagi przede wszystkim. Natomiast w tej chwili mam coś też takiego, a wierzę, że nie wiem, jak się nie myśli i to wiesz, to też tego nie ma. Od dłuższego czasu nie uczestniczę w czymś takim, ale nie dlatego, że nie chcę. Nikt mnie nie zaprasza. Wiesz, myślę, że to też jest związane z tym, że jestem w zupełnie innym stanie swojej pracy, innym etapie. Że na przykład dla mnie jest w tej chwili na przykład ważniejsze, żebym kogoś nauczyła tego. Wiesz, obudził się we mnie, ty to zrozumiesz, ja wiem, taki zef, rozumiesz nauczyciela. Taki zew, żeby komuś przekazać to ja, co, co ja umiem, bo wydaje mi się, że ja sporo już się nauczyłam, że jestem osobą wnikliwą. I fajnie by było, żeby ktoś to też miał ode mnie, wiesz. I, i to jest dla mnie ważne. Mhm. Gdyby mi ktoś powiedział, słuchaj, czy wolisz poprowadzić fajny kurs, czy dostać prestiżową nagrodę, daj ci słowo honoru. W jednej sekundzie wybieram kurs. Po prostu no, na takim etapie życia jestem teraz, i swojego prywatnego i zawodowego. No to ciekawe. Mam takie wrażenie, że ty mi zaglądasz w notatki, bo to miało być następne pytanie. Właśnie ja ciebie tak odbieram jako taką osobę, która bardzo chętnie i hmm, chyba szeroko dzieli się swoją wiedzą, bo piszesz też artykuły, napisałaś książkę, myśli nieskatalogowane, tak? Nie wiem, czy można ją kupić jeszcze gdziekolwiek. Ona w ogóle nie była do kupienia, wiesz, ona była do takiego rozdania serdecznego. Mhm. A gdzie można przeczytać to, co ty piszesz? Wiem, że w w magazynie lubelskim coś Wiesz co, pisałam, ktoś... ale też już nie piszę. No, kiedyś fajny artykuł uważam, napisałam na temat dress środowisk różnych, w Newsweeku, psychologia. No, dużo piszę też na Facebooku, wiesz, teraz trochę mniej, ale, ale, ale mam taką grupę, K no tak, to o tym też mam taką grupę. No, no to, to ja nie mogę. Mam taką grupę, w której piszę dwie grupy, bo są dwie grupy, Aha. ty myślisz o jednej. To no ja tej tej powiedz o tej drugiej. To powiem o tej drugiej, ta druga grupa jest, nazywa się Otulona Pięknem. Tak ją pompatycznie nazwałam, ale ona jest fajna, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach tego otulenia nam potrzeba. I to jest trochę taka grupa zawodowa, to znaczy, ja tam piszę o kobiecości, ale tak. Przedostatnio napisałam taki, no, chyba można no, lepiej tekst, powiem, nie będę mówił artykuł, bo to są bardziej moje teksty, na temat ciszy, że nam potrzebna jest cisza. E, ale to wszystko jest związane z kobietami, z wyborami. Pokazuję też przykłady tam, pisząc te teksty, które mogą być bardziej uniwersalne i są uniwersalne dla innych kobiet. I to jest rzeczywiście dobry, duży odbiór tego. Kobieta, kobiety się bardzo identyfikują. Na przykład, ja jestem. Też zwolenniczką tego, żeby nie być w swoim życiu leniwym. Czyli na przykład niektóre się panie dziwią, że do mnie przyjeżdżają kobiety z Krakowa, z Gdańska, czy tam no już nie mówiąc Warszawy, Warszawa jest tuż obok teraz dzięki naszym drogom. I na przykład, że przyjeżdżają, ale myślę, że to nie jest tak. Aha, i jedna mnie zapytała, no jak ona przyjeżdża z tak daleka? Przecież to nie ma sklepu jakiegoś albo innej projektantki koło siebie. Ale i też nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jestem jedna, jedyna na świecie, bo tak nie uważam, ale wydaje mi się, że to jest związane z tą chemią, która jest, że ta, że ta która przyjeżdża, to naczuje między nami chemię, że z tego coś naprawdę fajnego wyjdzie. I czasami paradoksalnie jest tak, że te odległości, jak nie trzeba szukać ubrań, albo żeby tworzyć tak zwaną kapsułową szafę, że wszystko do siebie wzajemnie pasuje oszczędza czas, a na pewno pieniądze, bo to ja zrobiłam na ten temat badania i to wiem na pewno, chociaż mówię to w dużym skrócie, niż to, że się biega po sklepach, czy szuka się w internecie i później się to odsyła i to jest dobre i niedobre. Ja pracuję tam, gdzie pracuję, a nie nienawidzę tych mierzeń wszystkich, już moje krewsobie wie, ja szybko muszę, szkoda na to czasu po prostu. I ja, ponieważ ja zawsze pracowałam z kobietami, które są bardzo aktywne, w związku z tym ja szybko pracuję. Jeszcze wracając do maestro, o którym wspomniałam wcześniej, myślę, że jedną z, jednym z powodów, gdzie myśmy się polubili, a on zaakceptował y, moją pracę, jest to, że ja szybko pracuję, bo on jest człowiekiem, który... Po prostu jest tak związany z tą muzyką. Mam milion rzeczy do zrobienia i jemu jest szkoda czasu. On chodził do różnych krawców i wiem, że on potrafił w połowie miary wyjść. A u mnie się nigdy na nie zdarzyło. Gadamy przy okazji na temat muzyki. Dlatego jeszcze przy okazji no właśnie, muszę lepiej. powiedzieć, że ja się ciągle muszę rozwijać, bo mam różnych niezwykłych ludzi. Co nie znaczy, że znanych. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi tylko. Ale ludzie, którzy mają wysokie horyzonty. Więc, żeby z nimi gadać, ja muszę wiedzieć, o czym mam z nimi rozmawiać. Znaczy, oni muszą wiedzieć, o czym mają ze mną rozmawiać. Więc ja się wciąż muszę jednak rozwijać i to jest fajne. No czyli to są też Twoje takie inspiracje, można powiedzieć, tak? tak? Są. Kiedyś była Japonia. O, była Japonia. Właściwie Japonia jest do tej pory, bo niektórzy uważają, że ja mam taki właśnie taki luk japoński, jeżeli chodzi o, o pewne rzeczy, o pewne moje projekty. Nawet mam taką koleżankę, która mówi, ty tak, mówi, robisz, robisz to ubranie i tak ci tak to wyjdzie. Czyli gdzieś ten luk japoński, jeżeli ktoś się zna na ubiorze i wie, jak to czytać, to hmm. na pewno tam jest bardzo dużo inspiracji Japonią. Też nie umiem ci powiedzieć dlaczego. Po prostu chyba to jest jakaś moja bajka, też związana z, z moimi zainteresowaniami, chociaż nigdy nie byłam w Japonii, ale mam przyjaciółkę, która jeździ namiętnie, na więc to, czego nie wiem i nie dotykam, to ona mi opowiada. Mhm. I jak to się przenosi? Masz inspirację, powiedzmy, mhm. I, i jak ty to wkładasz? W ubranie, które wiesz co, Japoński, na tak naprawdę, czy to jest To są znowu te detale, o których mówisz? To są detale, czy... to są detale, wiesz, to są różne historie, na przykład, no, wiesz, brak kołnierzyków powiedzmy, żeby już tak z grubsza było, odpowiednie długości, połączenia kolorystyczne. No, Japonia to jednak o, o tym o czym bo, bo Japonia ma bardzo szeroki zakres ubrań, tam jest i bardzo kolorowo, komiksowo, przecież oni się hmm. za te postaci komiksowe są, dzielnice przebierają, ale to nie jest to. Ja nie mówię, to jest moja ciekawostka, ale to nie jest absolutnie mój sposób myślenia. Natomiast mój styl myślenia to są jednak projektanci, na przykład Yoshi Yamamoto, no to go kocham po prostu i on robi, on robi ubrania takie monochromatyczne, ale ma takie nowoczesne myślenie i myślę, że, że to jest taki mój moja wielka inspiracja, aczkolwiek no. Rzadko robię też takie ubrania, bo jednak rynek polski jest um, zupełnie innym rynkiem niż rynek, już nie mówiąc japoński, ale każdy inny. No, jednak sporo, tradycyjny? Bardzo. Sporo, sporo mamy do zrobienia jednak, wiesz. Tradycja? tak? Myślę, że bardziej tradycyjny, ale wiesz, żeby on był tradycyjny i klasyczny to by ok, ale on jest trochę taki nijaki. Ja wiesz, nie lubię zwykle o tym mówić, bo wiesz, też mam takie wrażenie, że ja nie jestem po to, żeby nawoływać tych, którzy się nie ubierają, tylko jednak świadczyć usługi i pomagać i wspierać te osoby, którym ja jestem potrzebna i moja praca, wiesz. Mhm. I po prostu myślę, że dlatego też nigdy się nie zgadzałam, żebym była taką dyktatorką i krytyczką związaną z ubieraniem się bo może to jest też paradoks, bo czasem ludzie, wydaje im się, że ja jak obcuję z kimś prywatnie, mówimy o sytuacji prywatnej w tej chwili, to ja nic innego nie robię, tylko lukam, jak ten człowiek jest ubrany i sobie wyrabiam zdanie. Dajcie na to słowo honoru, że ja bardzo często nie wiem, nie pamiętam, jak ktoś jest ubrany. Naprawdę. Czyli widzę człowieka. Działasz na poziomie intuicyjnym. Tak, ja po prostu widzę człowieka i wiesz, to czy on jest ubrany tak, czy śmak, no wiesz, no, to, to już jest jego sprawa. I, hmm. i wiesz, nie, nie patrzę na to, że tam nie w tym miejscu jest szef albo tam coś innego. Chyba, że robię to zupełnie świadomie, bo chcę zobaczyć, jak wygląda ulica. Bo wiem, że ulica jest absolutnym nośnikiem wszystkich nastrojów społecznych w kraju, w każdym kraju. To w ogóle nie ma dwóch zdań. Jak tak na jest. giełdzie. Jak fotografia, wiesz? Jak fotografia. O, no, a Na giełdzie. Rynek dyskontuje wszystko. No, ulica tak samo. Ulica tak. Jak się, jakie kolory, zwróć uwagę. Kryzys, nasz, nasze kolory w kraju od dłuższego czasu są. Bardzo stonowane, mhm. bardzo stonowane, bo wiesz, jest kolor i koloreks. Jest kolor, który może być szary, może być kolorem, który jest wyrafinowanym kolorem, który Armani robi dużo szarości, przecież i zawsze robił, to jest niezwykle wyrafinowany. No ale szarość może być też kolorem, za którym się ludzie chowają i są, chowają swój nastrój albo swoją biedę. Swój stosunek do różnych rzeczy. To też jest szarość, ale to już jest inna szarość. I dlatego ubrania mówią naprawdę, one strasznie dużo mówią. Tylko trzeba być dobrym obserwatorem i znać mechanizmy pewne. One wszystko niemalże powiedzą o człowieku. No to niesamowite. Mhm. Nigdy na to tak nie patrzyłem. No jest coś takiego, jest taka nauka, ktoś nazywa psychologią barw. Mnie na przykład to fascynuje absolutnie. Wiesz, przekaz kolorów. Zestawienia kolorystyczne, to jest niesamowite. Na przykład pomarańcz. Pomarańcz jest genialnym kolorem. Zwróć uwagę, logo pomarańczowe ma, mają często firmy albo jakieś fundacje, które są charytatywne. One mają często pomarańcz, bo on bardzo dobrze działa na naszą głowę, na pokazanie różnych rzeczy. Pomarańcz jest bardzo atrakcyjnym dla naszego mózgu kolorem. Czyli dobrze, że dostałaś mikrofon no z No Właśnie mam gąbką. pomarańczowy. Pod jednym warunkiem, że on jest w detalu. No to nie jest tak, że, że w detalu. Czyli jak masz mieszkanie, czy się ubierasz, to w detalu. Natomiast jak ktoś ma nadmiar pomarańczu, to natychmiast robi się przewrotka i człowiek się źle czuje. Dlatego, że mam nad. Boć co zamyka też, się. Tak, tak sytuacja tak, za dużo, za dużo, jest. za dużo, mhm, za dużo, za dużo. A w, w tych w detalach jest super, bo mhm. one po prostu pobudzają wtedy. No i tak dalej, i tak dalej. Czerwień, czerń, wszystkie kolory mówią. No właśnie. Prowadzisz kursy sztuki krawieckiej. Tak, I czasem czego, prowadzę. Czego, czego można się nauczyć na, na takim kursie? Jakie umiejętności można Wiesz, zdobyć? Do tej, u pory, do tej pory prowadziłam, jak prowadziłam te kursy, to właśnie to była taka zajawka do tego, co planuję teraz poprowadzić na taką zdecydowanie większą, powiedziałabym, profesjonalną w sensie czasu też skalę. Bardzo różnych rzeczy można się nauczyć. Można się nauczyć yy, i mam to przygotowane, czyli podstaw, jeżeli ktoś chciałby dla siebie cokolwiek zrobić, to jest fajne. To ma podstawy szycia, nie musi mieć maszyn profesjonalnych, takie jak są na przykład y, takie Mercedesy w mojej pracowni, tylko może mieć maszynę domową. Nie? To jest w ogóle fajne, czyli podstaw, może sobie szyć dla swojego użytku, dla swoich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ale również można się nauczyć bardziej, bardziej wysublimowanego i wymagającego krawiectwa, które jest związane z tym, co powiedziałam na początku, tym zero waste i redesignu. Czyli powiedzmy, mam sukienkę, którą już, no, już mi się nie podoba, i ja to robię jako usługę też, to w ogóle ja to kocham w ogóle, bo to jest taki, taka forma też trochę teatru, związana z kostiumem teatralnym, a ja z teatrami zawsze byłam związana. Czyli ma, ma, się, ma się sukienkę, która, która już wyszła z mody albo mu się znudziła, nie jest już ok z jakiegoś powodu, może to być świadome, nieświadome, wszystko jedno. No i co można zrobić z taką sukienką, żeby ona dostała takie drugie życie? Milion rzeczy można zrobić. Można ją skrócić, można ją wydłużyć różnymi innymi rzeczami. Można ją rozciąć, dodać guziki, można jej pogłębić, dekolt, można jej doszyć rękawy, można jej obciąć rękawy, można ją zwęzić, można ją poszerzyć. Czyli kreatywności generalnie można tak, się nauczyć. Tak, to jest niezwykle kreatywne. Ja to kocham, dlatego że jak zaczynam, to nigdy nie wiem, gdzie skończysz. Gdzie skończę i co się okaże. Mam klientkę mieszkającą w Warszawie, Joannę. Joanna dość często mi przysyła swoje ubrania, których ma dość dużo. Też i ode mnie. To jest też fajne, bo zmieniamy trochę te rzeczy. Ale to nie chodzi tylko, że to są moje ubrania. Ona mi przy, 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 najczęściej są to sukienki. Właściwie wyłącznie były sukienki. I ona mi wysyła te sukienki, albo mi przywozi, jak jest przy okazji w Lublinie, i mówi do mnie nie chcę nic wiedzieć. Proszę cię, nie chcę nic wiedzieć. Czyli nie ani w jakim kierunku idziemy, mówi zmień mi to, żeby to w ogóle było inne. I mamy taką zasadę, że ja jej nie pokazuję i zawsze jak ona wchodzi, to ma takie napięcie, bo ona jest osobą, która uwielbia ubrania, świetnie się ubiera. O Boże, ja nie chcę nic wiedzieć, bo ja bym nigdy na to nie wpadła. Ale mówiąc szczerze, i ja bym czasem nie wpadła. To po prostu jest taki wiesz procesie. Mhm. To jest w pewnym takiej historii. Drogi, której nie znasz w pewnym tak, sensie. Tak, w ogóle jej nie znam. W ogóle jej nie znam i sama sobie, no może tak, a może tak, oddalam się. Kiedyś Piotr na świetny malarz, powiedział, że jak on obserwuje, jak ja robię, kiedyś mu robiłam ubrania, jak wyjechał po jakąś ważną nagrodę gdzieś do Stanów chyba to mówi, Boże, tak samo pracujesz jak ja, oddalasz się, przybliżasz się, tak jak ja do obrazu, oddalamy się, przybliżamy się. No właśnie ja tak pracuję. Siadam w różnych miejscach, bo ubrania przecież to człowiek, to jest każda strona. My siebie jak listek widzimy odbicie w lustrze, a tak naprawdę jesteśmy, nas inaczej widzą z prawej, z boku, z tyłu. Także to, to mhm. wszystko ma znaczenie. Gdyby ktoś chciał taki kurs, to znajdzie go u ciebie na stronie? Myślę, że wkrótce znajdzie. Wiesz, ja, ja muszę za, zakończyć pewien etap, i już od czerwca zaczynam działać. Już mam siłę taką, wiesz. To na pewno na Facebooku też będzie, będzie. się działo. Będzie. No to będzie. Szukamy na Facebooku. Mhm. Jola, szala. Mhm. A powiedz mi, ktoś, kto weźmie taki kurs u ciebie i poczuje, że to jest po prostu to. Ty robisz mentoring na przykład. Dla tak, osób? słuchaj, ja w ogóle planuję, ja planuję w taki sposób, że, bo na pewno będą osoby, tak zakładam, no bo inaczej nie może być, które nic nie mają wspólnego z życiem oraz cokolwiek umieją, no bo myślę, że ktoś kto umie doskonale, no to nie wiem po co miałby przyjść, no może po wymianę jakichś poglądów, no ale generalnie te dwie osoby, które chcą się nauczyć i chcą, chcą się dokształcić, a szczególnie to Zero Waste, o którym ja hmm. mówię, bo to jest moja szajba również życiowa. Ja nawet ostatnio byłam, brałam, znaczy nie byłam, byłam zaproszona przez firmę, która jako jedyna w Polsce zajmuje się Zero Waste w takim programie międzynarodowym. No i oni byli w szoku, że ja to robię od tylu lat, bo ja to robię naprawdę z ubraniami. No ale wracając do Twojego pytania. Yy, to planuję również jakby kontynuację i proces, jak to dalej się posunie. Mhm. Wiesz, czy jak ktoś przyjdzie do mnie, no grupa, no bo musi być to jakaś tam grupa, no to zobaczymy, czego ta grupa oczekuje. Mhm. I ja będę podążała za grupą, za jej potrzebami. W taki sposób sobie to wymyśliłam. No właśnie, taka osoba, która powiedzmy zainspirowała się twoją drogą dzisiaj i stwierdziła, że chciałaby tak jak ty. Od czego powinno zacząć? No wiesz, no przede wszystkim od tego podstawowego kontaktu. Mhm. Natomiast jak się spotkamy, no, to ja i wszystko powiem, co jest potrzebne, wiesz, czyli no, nie wiem, czego się chce nauczyć, czy się chce nauczyć szycia podstawowego, czy tego redesignu chce się nauczyć, bo też można od razu. Wcale nie trzeba jakby przejść przez kolejne etapy, żeby, żeby to zrobić, wiesz, także na pewno będę brała pod uwagę potrzeby a nawet jeżeli osoba tak do końca nie będzie umiała sprecyzować jakie są potrzeby to ja pomogę tak jak z ubraniami wyciągnę odpowiedzi poprzez moje właściwe pytania czyli na kozetkę do Joli najpierw a potem No właśnie tak tak na, na wygodny fotel mhm. Dobrze, no sporo skaczemy po moich notatkach, ale to bardzo dobrze. Wydaje mi się, że myśmy bardzo trześciwie porozmawiali. Powiem Ci, Robert, że dawno nie miałam tak ważnej rozmowy jak z Tobą dzisiaj. No to Mówię to nie Ci mówi. zupełnie szczerze. Nie I wiem jak to Bardzo Ci za bo to dziękuję. Miała być, miała być godzina tu 2.15. Co ty opowiadasz? No. Nie, no to musisz to. Ostre się dziać. Naprawdę tyle rozmawiamy? No. Nie, no nie może tyle ludzika. Zabrałem się za cięcie, ale okazało się, że musiałbym usunąć zbyt wiele istotnych treści i dlatego postanowiłem, że drugą część rozmowy z Jolą usłyszycie w innym odcinku podcastu. Tobie, słuchaczko i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytuttworzyj.pl. Dołącz do grupy Ty tu tworzysz społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.